normalnie z prawej strony w naczepie na środkowej osi. Prawie na zjeździe z autostrady. O kurczę, nieciekawie. Trzeba będzie zadzwonić. Tutaj lampkę wyrwało. Huk był jak nie wiem. Tam poszłem już posprzątać. No i teraz muszę zadzwonić do dyspozytora. Jechałem z autostrady, bo to prawie było na zjeździe. To szybko awaryjne na bok. Zobaczyłem, sprzątnąłem oponę i zjechałem z autostrady i tutaj zaraz na zjeździe jest Industry Park. No i ten, i tu stoję, przyjedzie do mnie mechanik i mi to wymieni. Także stoję w takim w miarę cichym, bezpiecznym miejscu, bo na autostradzie to bym musiał wezwać policję, musieliby pachołki rozłożyć, a tak to mam tutaj fajnie. Jest ruch, ale tu jest takie spokojnie, no. Także teraz będę sobie robić śniadanko i będę spokojnie czekać na mechanika. Także pozdrawiam i takie czasami przygody są w mojej karierze zawodowej. To już jest czwarta guma chyba, czwarta guma, no zdarza się, raz na kilka lat takie coś jest. To na razie, pozdrawiam. Dziś jestem w takim miasteczku Ludwigshafen. Jadę tutaj rozładować farbę do Bauhausu. Jeszcze mi zostało 10 km. Miasteczko to jest miasto. Widać dość duże miasto normalnie. O, ciekawe budynki. Jestem w Braunschweidzie i teraz tutaj po lewej stronie jest Brylux, ale żeby do niego wjechać, muszę jechać kawałek dalej i zrobić nawrotkę. Także będziecie widzieć, jak to wygląda i jaki jest wjazd. Tak, tutaj będzie ciężko z nawrotką, muszę jechać jedno skrzyżowanie dalej i tutaj zrobić nawrotkę, ale muszę troszeczkę przehaczyć prawego pasa, bo inaczej się nie da, widzicie? I tu będą mieć dwa pasy i ja muszę z lewego pasa w prawo skręcać, z lewego pasa w prawo muszę skręcać, dlatego że inaczej w bramę się nie zmieszczę. No i tak to tutaj jest, także ja już teraz jadę środkiem. Awaryjki włączam. No i będę z lewego pasa jechać, tylko już muszę informować wszystkich, żeby uważali, bo tutaj normalnie potrafią człowieka zaskoczyć, po chodniku nawet potrafią jechać. No, także tu jest już Brylux po prawo. O, tu jest jeszcze osobówka stoi. Stoi osobówka i teraz muszę i na tą osobówkę uważać i tutaj normalnie, żeby po lewej stronie tego szyldu nie rozharatać. O, zobaczcie, widać będzie w lusterku osobówka. No, pięknie przeszło, dosłownie 20 cm. No i tutaj po prawej stronie jest rampa, pod którą się cofie, a potem z rampy jak się wyjedzie, to na tamtym placyku muszę zrobić nawrotkę. No, kiedyś, zaraz zobaczymy, bo po prawej stronie kiedyś osobówki tamte stały i trzeba było wychodzić, patrzeć, żeby, o, stoją, no, trzeba na nie uważać. Ale na szczęście tam daleko, to nie ma problemu. O,
teraz pochowali, bo jak tutaj bliżej stoją, no to kurczę, może trzeba z auta wychodzić i patrzeć, żeby nie przehaczyć, bo tutaj jest łamanie na 90 stopni, nawet więcej jak 90 stopni. Tak wygląda. I teraz będę już ciofać pod rampusie, tylko że muszę iść z tyłu, otworzyć wszystko, ale się na razie wyprostuję ładnie. Ładnie się wyprostuję, żeby mieć już... Tu jest chociaż to fajnie, że są linie narysowane. To się fajnie wjeżdża, ale jest dużo miejsc takich, że nie ma linii. No i są tylko linie na tych gumach pod rampą narysowane. No i to potem na to trzeba patrzeć. Jak tutaj jest, dobra. Korektę robimy. Czy robię? Wszystko mówię w liczbie mnogiej. O, równiutko teraz stoję, tak jak jest linia. No i idę otworzyć z tyłu klapy. Kończę robotę na dzisiaj, zjeżdżam na postój i finito. Dzisiaj taki będzie filmik, taki troszeczkę mi się wydaje chaotyczny, bo ten mój program troszeczkę mi to nie robi tak, jakbym chciał, albo nie wiem, jak się to robi, muszę się podszkolić, także może być trochę nie w tej kolejności, ale no coś chcę wam puścić, żebyście widzieli normalnie moje tutaj życie, jak wygląda, co porabiam i co najważniejsze, jak mi się uda, to wam wkleję link. Mam kolegę, nazywa się Robert Kuczek i bardzo ma fajny świadectwo na YouTubie. Jest to długie, godzina 20 to jest to jego świadectwo, ale słuchajcie, to się słucha z otwartymi ustami i gęsia skórka po ciele je normalnie wydruje. To jest ja się cieszę, że Pan Bóg spełnił moje marzenia, że realizuje mój plan, jestem kierowcą, cieszę się z tego zawodu. Ale jakbyście posłuchali tego Roberta, jego doświadczenia, jakie przeżył, jakie prezenty dostał od Pana Boga, to słuchajcie, to normalnie no, sensacja, to jest no, niewiarygodne, a prawdziwe i wszystko ma udokumentowane fajnymi zdjęciami. Pokazuje co i jak, opowiada, powiem wam naprawdę, Pan Bóg robi cuda w życiu każdego człowieka, tylko po prostu wystarczy zaufać.
wystarczy zaufać. Dlatego polecam, żebyście poświęcili czas i na spokojnie sobie zobaczyli jego świadectwo. Tak krótko tylko mogę powiedzieć, że on ma drukarnię. Marzył mieć drukarnię i ma tą drukarnię. I drukuje wszystko, co tylko człowiek sobie zażyczy. Wysyła książki, różne ulotki na cały świat. Także ja teraz już drugi raz słyszałem tego jego świadectwa. Powiem wam, polecam, bardzo często lubię do tego wracać, szczególnie jak człowiek ma jakiegoś doła, to tak sobie posłuchać kogoś, że nie jest człowiek sam na tym świecie. No, ja sobie tutaj stanę i mnie już wystarczy na dzisiaj robótki. Na dzisiaj koniec. Odpoczynek i jutro rano, znaczy się, no nad ranem wyruszę. Nad ranem wyruszę na rozładunek. Jeszcze taka mała korekta. Tak. Na rozładunek, ale się nie muszę gonić, nie muszę się śpieszyć. Także fajne miejsce mam. Zdążyłem, wyrobiłem się we wszystkich normach czasowych. Także was wszystkich serdecznie pozdrawiam i taki zrobię taki filmik, taka mieszanka wszystkiego po trochu, żebyście widzieli, jak wygląda moja praca, co robię i tak dalej. Pozdrawiam. Chciałem jeszcze serdecznie pozdrowić, słuchajcie, a to wam muszę powiedzieć, jaki dziwny zbieg okoliczności w tym tygodniu miałem. Jechałem autostradą 45, nie, przepraszam, 44, wracałem spod Gytyngi i na 44 jechałem i wyobraźcie sobie, nie mam radia CB od długiego czasu i mi się nawet nie śpieszy te radio montować, dlatego że to już w Niemczech jest zakaz korzystania z radia, to znaczy się można mieć radio w aucie, ale nie wolno z niego korzystać podczas jazdy, nie? No i ten, i... miałem zjechać na jeden parking, ale tak kątem oka patrzę, że było pod górkę. Ja mówię, ach dobra, jadę dalej, aż będzie tak w miarę prosto, to żeby potem jak będę się rozpędzać, żeby mógł ładnie się włączyć do ruchu na przerwę 45 minut. No i jadę na następny parking, zjeżdżam, kurczę, bo cały parking zawalony, auta stoją i stanąłem na samym końcu już praktycznie prawie, że na zygzaku zahaczyłem na czepon. No ale się zmieściłem. Ja patrzę w lusterko, a za mną jeszcze jeden kierowca się ustawia. No to maksymalnie podciągam do przodu, no, żeby jeszcze też jakoś się tam zmieścił. No i stoimy na tym zjeździe na parking. I jeszcze tylko silnika nie zdążyłem zgasić, już koło drzwi jest ten kierowca. I cześć Rubel. I, Tadeusz, jeśli mnie oglądasz, pozdrawiam ciebie i twoją rodzinę. Tadeusz spod Cieszyna normalnie. Słuchajcie, przyszedł i mówił, właśnie twoje filmy oglądam. I mówi, zauważyłem twój numer auta. I mówi, no jak się tu z tobą skontaktować? I patrzcie, pan mój taki nas zrobił natchnienie, on się chciał spotkać, a ja prawie szukałem parkingu przyzwoitego i ten. I tak zjechaliśmy razem, no i żeśmy pauzę spędzili, pogadaliśmy sobie, miłe spotkanie. Także pozdrawiam i powiem wam, że w tym tygodniu takich spotkań już więcej miałem. Spotkałem taką rodzinę z Minster, dzieciaki. Od Artura, małżonkę, pozdrawiam. No i widzicie, takie różne rzeczy się dzieją w życiu, także nie ma przypadków. Polecam bardzo serdecznie, żebyście zobaczyli ten link. Godzina 20 minut jest świadectwo Roberta Kuczka, ale naprawdę warto. To na razie. Wszystkiego dobrego, moi kochani widzowie.